To niedobry pomysł. Idziesz, Zuzia? O, ale zrobiło się ciemno. Jest już ciemno. Dobra. Koniec pokazywania naszej mordy. No, ja to zaraz naprawię, poczekaj. Co naprawisz? Teraz. No jeszcze się chyba nie włączyłaś, nie? Nie włączyłam. Dobra, ruszajcie. Nie będziemy już was tutaj trzymać. Także mecz o trzecie miejsce. Za chwilę przed nami. Szybko się tutaj posiłkujemy. Minions Executor z kontra Goebbels Team, miniony w tym momencie z lewej strony, Goebbels Team ze strony prawej. No i zaczynają nam się pierwsze bany. Bez tego banu, tak? Tak, no to jest o tyle jest tutaj zmiana, że jest to mecz w systemie Best of One. Także kto wygra tą grę, będzie miał trzecie miejsce. Kto przegra, no niestety musi się zadowolić czwartym slotem. Także zobaczymy. Drużyny obie się na to zgodziły. Ze względu na to, że no, każdy musi do domu w końcu dojechać w tą niedzielę, no bo w poniedziałek trzeba, nie wiem, do szkoły, do pracy, inne takie ważne rzeczy robić, także będziemy mieli tylko jedną grę, jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsce, natomiast mecz ten wielki, ostatni, finałowy będzie normalnie w systemie Best of 3. Tak jest. Co my mamy? Są już pierwsze bany, tutaj widzę jakiego... Są pierwsze mocne bany, trzeba powiedzieć. Mocne bany, po lewej stronie mamy Jarvana, czwartego, Shana, bo prawie jednego i Twisted Fate. Twisted Fate, to ciekawe. Nie widziałem Loridusa na Twisted Fate'cie. Wiem. Z jest zbanowany jako piąty. I Jace jako ostatni. Jace bardzo trafiony, bo Loridus tutaj tym Jace'em też potrafi. No i od razu First Pick Crash. No to jest Shady. To nie jest Shady, wiesz? Shady będzie miał najprawdopodobniej Alistar. Tutaj Mr. Kevlar będzie tym trashem operował, ale Alistar jest naprawdę dobrą odpowiedzią na trasha. A tutaj widzę, zastanawiałem się na końcu. Czy w końcu zobaczymy tego odbiegającego kuca? O, trash z Twitchem, to może być bardzo fajne połączenie, ale nie. Niestety. Nie będzie to chyba Twitch. Oczywiście hakę o kolejny raz na listynie. No, obstawiałam teraz, szczerze mówiąc. Nautilus, właśnie. Nautilus jest tutaj spiegowany. Do tego wszystkiego, jeżeli będzie dołożony Varus, to mamy kolejną. No, to policz sobie teraz na szybko, ile to będzie crowd controla. O Jezus. No właśnie. Aż tyle. O Jezus, czyli aż tyle. Masakryczna ilość crowd controla tak naprawdę po stronie Minions Executors, natomiast po drugiej stronie Alistar dla Shady'ego. No, bo fajnie, tak, że panie na supporcie będzie. Chociaż jeszcze? Nie, słucham? Tak, na supporcie będzie to. Kto? Alistar. Tak, no oczywiście, no ja tu nigdzie indziej bym go nie postawił, jak tylko na supporcie. Bo on będzie dobrze działał z tym trashem. Nawet jak się uda wciągnąć Alistara, zawsze pulverize, ewentualnie Hellbat Vadikery, żeby go odsunąć. Albo po prostu no, coś tam będzie próbował robić. No ciekawe jestem do tego botlane'a, czy to Vayne z Alistarem, czy jednak Varus. Czyżbyśmy mieli Mastera i to by było coś. Te alfa strajki, pamiętne resety po ultimacie, może być całkiem fajnie. Ale jeszcze nie jest zaklikowane, jeszcze 16 sekund, coś się może tutaj zmienić. To musi być Master Yi. Ja chcę zobaczyć Master Yi. I Kaylee są na topie. No, robi się grubo. Mamy Mastera i mamy Kaylee, mamy Nasusa, Boże, człowiek ogarnia. Mamy Nautilusa plus Varus plus Thresh.
po drugiej stronie. Ktoś chce mi zrobić przysługę chyba dzisiaj i zobaczy swoją postać. Proszę bardzo. Wiktor, dziękuję. Zobaczymy, co tam tym Wiktorem mi pokażesz, może się nauczę czegoś ciekawego. Tatę pozamykamy po stronie Gretel Steam, mamy Alistara, Lissina, Vayne'i, Kenena i Wiktora. No, tylko teraz pytanie, czy Wiktor pozostanie z barierą? Wiktor ma Mastera i no. Ciekawe pojedynek tutaj szykuje na tym idzie, nie powiem. Wiktor ma Mastera, nie jest taki zły. Nie jest taki zły ze względu na to, że ma półsekundowego silence'a z Ultimate'a i Gravity Field'a, który spowalnia przez bodajże półtorej sekundy, po czym jeżeli dana postać dalej jest w zasięgu Gravity Field'a, zostaje zastunowana i można dalej robić na niej combo. Czyli ma dwie możliwości przerwania heal'a, tak? Tak, przerwania Meditate'a. Dlatego też bariera ogólnie dla mnie nie jest dobrym rozwiązaniem mimo wszystko. Bo jeżeli zabraknie cooldownów, zawsze Ignite pozostaje, żeby zredukować heal'a z Meditate'a tego Mastera. Ale no jednak nie zostało to zmienione, więc będziemy mieli Wiktora z barierą. Będzie Kennen na topie, Alistar oczywiście z Vayne na bocie i Lissin w dżungli. Po raz kolejny nie ma tam po tej stronie naszej prawej żadnego egzosta. Tak. Jak się zapatrujesz na tego top lane'a? Kayle na Kennena? No ciężko powiedzieć. No, Kennen ma Lightning Rusha, żeby uciekać. Jest w miarę mobilny, ale jeżeli będzie Lightning Rush na cooldownie, to Kayle jest w stanie go dopaść i bardzo szybko obić. Bo będzie slow school, przedłużenie zasięgu, no i zręcza będzie naprawdę bardzo, bardzo bolesne. Bardzo, bardzo bolesny damage w tego Kennena. Więc no, ciekawe. Ciekawie się zapowiada ten top lane. Poza tym, no, nie oszukujmy się, ale jeżeli chodzi o Nautilusa i Lissina, no to Nautilus wystarczy, że trafi kotwicą praktycznie z 99% kill. Jeden przyciągnięcie z kotwicy. Pasywka, slow, a po szóstym levelu jeszcze ulti, także no tam mało kto ucieka tak naprawdę. Od Lissina czasami da się uciec nieco lepiej, ale też potrafi bardzo namieszać. Będzie bardzo ciężkie gangi na tego Kennena, bo Kennen jest na tyle mobilny, że jest w stanie bardzo szybko tej kotwicy uniknąć. Nie wiem, jak się to w ogóle zapatrywać, naprawdę. Interesujący masz, strasznie mi się podoba. Podnieś może ten mikrofon trochę, bo ja nie mogę tak krzyczeć. Nie mogę tak krzyczeć. Ale możesz mówić trochę głośniej. Tak, wiem, że specjalny dla mnie. Ciebie, Wiktor, ja widzę jakieś lekarzy. Ale mówię, no jako Wiktor player nie brałbym bariery, na pewno. No, jeszcze nie. No i co, który setup lepszy? Według mnie? No. Ja bym obstawiała na Thresha i na Obliusa, aczkolwiek zaczyna mnie zastanawiać, co ta Alistar może zrobić na podlejenie. Alistar z Wiktorem, czy Wiktor dla tego Mastera i jak sobie poradzi. Nie widziałam takiego pojedynku jeszcze, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. No dobra, no 40 sekund jeszcze czekamy oczywiście na koniec tego delaya. Loading screen będzie ukazywał się naszym oczom. Ja osobiście mimo wszystko i tak patrząc po setupie, ja tak bym postawił na drużynę niebieską. Tam jest no, masa tego crowd controla i Master Yi, który teoretycznie nie będzie brał udziału w teamfightach. Nie będzie brał udziału. On będzie przychodził w momencie, gdy zobaczy kogokolwiek z low HP. Odpali wtedy Highlandera, będzie bardzo mobilny, wpadnie z Alpha Strike'a, jeden kill. Reset skilli, znowu Alpha Strike i on dopiero wtedy będzie czyścił wtedy drużynę przeciwną. No, myślę, że taki jest plan na tą rozgrywkę. Ale jeszcze nie wolno zapomnieć, że Master Yi może być zbudowany pod AD, więc jeżeli... Nie, w życiu. Mówisz? Nie, nigdy w życiu. Nie, może być na AD. Nigdy w życiu. Nie, ja uważam, że Master Yi już od dawien dawna nie buduje się pod AD, bo niestety raczej no, te Alpha Strike'i dużo wtedy nie dają. A przy okazji Meditate również, więc raczej pod AD bym go w ogóle już nie składał, bo...
Ale jest Vayne, jest Alistair, jest jest Silence i Stun od Victora, które dużo, są w stanie mu przerwać tą medytację. Jest dużo rzeczy, żeby przerwać Meditate'a. Owszem, to się zgadza oczywiście, ale nadal uważam, że no, Masterina odpalonym Highlanderze z Alpha Strike'em zawsze będzie bardzo bolał. I no, ten damage jest naprawdę potężny. Połączenie z tymi gangami od Nautilusa, które właśnie o to chodzi. Zakładając, że będzie trafił. Dlatego jest taka masa. Nie widzieliśmy Kwakustiego na Nautilusie, prawda? Nie, chyba nie. Dyrem, Lissinem, ale jeszcze nie było Nautilusa. Ale właśnie tutaj chyba ten setup na tym będzie miał polegać, żeby jak najdłużej utrzymać blisko siebie bardzo wszystkich. Bardzo duże zaufanie do tego gracza w tym momencie będzie. No, na pewno. No, ojej. Dobrze. W takim razie rozpoczął nam się kolejny mecz, tym razem Best of One. Mamy Gebel's Team kontra Minions Executor, powitajmy gorącymi brawami, naprawdę ostatnie starcie tych teamów. No, co to za brawa są, nie jedliście obiadu? No, od razu lepiej. Mecz o trzecie miejsce, z lewej strony Minions Executor, z prawej Gebel's Team. Ostatnia szansa pokazania się obydwóch teamów na tym turnieju, na pewno będą grali na 100%. Na 100%? Ja myślę, że na 200% nawet. Kurde, to zobaczymy, jest mecz o trzecie miejsce. To prawie jak finał, no. No ale zobaczmy, co się dzieje. Jest Mr. Fresh, jest Gusty, jest Loridus w górnej części, plus do tego jeszcze Mr. Kevlar i nie wiem, czy nie będziemy mieli Lanesmopa. Chyba coś takiego. Bo Kaylee będzie w stanie sobie poradzić 1v2. Kennen co prawda również, tak? Ale nadal myślę, że będzie właśnie tutaj lane swap i będzie Varus z Thrashem nękał tego Kennena. Wiesz, to dobrze zauważyłeś. Kolejny raz team po stronie czerwonej wygrywa. Wygrał. No widzisz? Jednak strona czerwona ma coś w sobie chyba na tym turnieju, że tak cały czas oni ciągle wygrywają. No ja nie wiem, jak to jest. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wyszło. Chociaż no, report Michael wygrało z niebieskiej strony. Teraz. Nie wiem, nie prowadzimy takiej statystyk. Nie będziemy prowadzić do końca takich statystyk i zobaczymy, co pokażą nam te drużyny. Golem w ogóle wyciągnięty gdzieś tam przez ścianę. Jest oczywiście Smite użyty, dobity Gusty, drugi level, Hakeo za chwilę, również drugi level. No i rozejdą się po swoich liniach, tak jak tu zdążyliśmy zauważyć. Jest lane swap, Casted też będzie miał na pewno ciężką sytuację, bo po drugim levelu Shady'ego raczej będzie zmuszony do siedzenia przy turecie, bo Headbutt Pulvera jest combo, jest na tyle mocne, że Pigmay pchając Casteda do ściany, stunując go, no, będzie miał gwarantowanego killa. Na to na pewno Casted nie może sobie pozwolić, bo wiemy, jak wygląda nafidowana Vayne. Widzieliśmy ją wczoraj. Widzieliśmy. No, Vayne 12-0 odbija sporo zamieszania na lane. Tutaj Hakeo przyszedł trochę pomóc, chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne w tym momencie akurat. Chciała troszeczkę wystraszyć. Casted gdzieś tam wycofany. Że przed chwilką Vayne tam jeszcze gdzieś migała na połówce, a to teraz sobie odpaliła. No, ciekawe mecz się szykuje, nie? Powiem. A ty znowu coś cicho mówisz, weź ten mikrofon pociągnij. O, jest headbutt. Oj. I będzie pulverize headbutt i tak jak mówiłem, przyciśnięcie do ściany i będziemy mieli first blood dla Vayne. To jest właśnie to, co mówiłem. Pulverize headbutt czy headbutt pulverize, obojętne jaka jest kolejność, ale tutaj postanowił Shady zrobić flesza, pulverize, headbutt w ścianę. Tak jest, żeby Vayne potem jeszcze raz dobiła do ściany i miała zagwarantowanego darmowego, można tak naprawdę powiedzieć, tego pierwszego killa. I będzie oczywiście tutaj pushbota, a w międzyczasie Hakeo cały czas jest na górze, zbiera razem z Mozilem oczywiście tutaj te creepy, pomaga mu troszeczkę odpuszczowywać, żeby nie było ataku na tego tureta. A na dole w tym momencie Gusty z czwartym levelem oczywiście też próbuje kilka tych minionów zabić, ale niestety, chyba nawet nie udało mu się ani jednego zgarnąć. Gdzie ja tu mam tego Varusa? O. Kevlar troszeczkę tam obija z autoataku.
Gusti przychodzi, no ale jest Ward postawiony, także no, raczej na Nautilusa byśmy tutaj nie mogli liczyć. Była kotwica rzucona, ale oczywiście tam nikogo nie było. Loridus cofnął się, troszkę się wyleczył i znowu Alpha Strike. I proszę, zobacz jakie obrażenia już w tym momencie zadaje Alpha Strike. 48 AP na Masterze. No, Master może startować z Doran Slingiem, aczkolwiek no... Nie musi przyjmować matkami jeszcze. Tak, tak. I kolejny Alpha Strike, proszę bardzo. No. Ale obrażenia. Będzie, myślę, że będzie Master tutaj dominował. Dominował będzie na tym środku. Chociaż mówię, no Wiktor ma tą barierę, ma shielda również ze swojego Q, ale na razie to może być niewystarczające jeszcze. Zobaczymy, jak będzie to później będzie. No był tam był kolejny Alpha Strike, ale nic więcej się tam... Niesamowity harac ze strony Mastera i w tym momencie. No tak, no tutaj no Master jest prawdziwym potworem, jeżeli chodzi o Alpha Strike'i. No one tam zadają naprawdę mocne obrażenia i ciężko jest oczywiście grać na takiego Mastera. Kolejny Alpha Strike, ciach i już, proszę bardzo, dwie półkratki poszły. Rezor wyjdzie chyba na tego lane'a, nie mając więcej niż te 3-4 bary. No nie, ja nie wiem, wszystko się okaże za niedługo. Gusti powoli do tego levelu wbija kolejny Alpha Strike. Wiktor już bez many. No właśnie, na tym cała zabawa polega. Wiktor jest dość manożerną postacią. Niestety, kilka skilli, proszę bardzo, było tam kilka razy kół, kilka razy laser. Pingowany Mastery, ale no właśnie przez ten brak many. Coś tam się dzieje na tobie, chwycony Helen był przez Thresha. No, był chwycony, ale tutaj w międzyczasie był Lee Sin na midzie, tak, Loridus ma szósty level, więc może za niedługo coś tutaj ciekawego wymyślić. O, ale niezłe obrażenia. Kaylee znowu tutaj przyciśnięta przez tego Alistara i Vayne, ale raczej nie było tam żadnego komba zagranego na nią, to tylko drobny haras. 18-44 na tym botlane aktualnie. No to jest no, bardzo, bardzo już duża przewaga. Kolejny Alpha Strike i już kolejne wycofanie. Thresh idzie postawić wardy w odpowiednich miejscach. Lee Sin co prawda będzie przychodził, ale on ma tylko połowę życia. Także nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj próbować jakiejś akcji, chociaż na razie wygląda na to, że chciał ewentualnie odpuszować, pomóc trochę Kennenowi, przepchnąć tą linię w drugą stronę. Przychodzi teraz od swojego tureta. Mozil złapany, no i teraz może być akcja. Jest ulti odpalony od Kennena. Tam za chwilę wejdzie ten Lee Sin, ale czy uda się Kevlarowi? Kolejny stun na Mr. Thresha, wyegzostowany Mozil, Hakeo zgarnia. Jednego killa będziemy mieli chyba również i trzeciego. No, czy będzie ten jeszcze jeden shuriken? Jest stun i mamy Sonic Wave'a. Double kill dla tego Lee Sina. W międzyczasie jeszcze Caster tutaj mocno harasowany na dole, piąty level, także on nie ma tutaj nawet jak odpowiedzieć na ten haras, który próbują tutaj bardzo ładnie mu robić zawodnicy Goebbels Teamu. No, Kezor nie za bardzo jest w stanie jak tutaj zaszkodzić póki co Loridusowi, prawie że dwukrotna przewaga w creepach. Już podchodzą, już obijają tego tureta. Jest co prawda szósty level u Casteta. Czy starczy many? 90 many. No, tu już praktycznie bez many jest taka Eli, więc tylko i wyłącznie pozostaje właśnie wrócić się do bazy, ale nie wiem, czy to nie będzie kosztowało tureta tak naprawdę. Chyba że panowie z Goebbels Teamu, no właśnie, rzucili się teraz do puszowania, bo wiedzą, że tej Kaylee nie ma na linii. A turet właśnie został już podniszczony. Będzie chyba zebrany. Chociaż Mastery już schodzi już na Nautilus. Mogą nie zdążyć, chociaż zobaczmy, no Master odpalony Highlander, a i udało się obronić jeszcze, chociaż tutaj Gusti zagubił się trochę w creepach, nie wiem czy tam chciał może jakąś inicjację zrobić czy nie, ale Highlandera na razie już Master nie będzie miał, chociaż cooldown na tym nie jest zbyt duży. Ale za to Wiktor trochę odsapnął, mógł sobie trochę pofarmić, ale już zobacz, że jest goniony tam Thresh na górze, znowu ciekawa sytuacja, znowu tutaj jest kill numer 4 dla Goebbels Teamu, no i Hakeo jeszcze będzie gonił, oj ten Sonic Wave prosto w creepa, jaka szkoda, ale podchodzi tutaj jeszcze Wiktor, jest za nim Loridus i Gusti, więc może jakaś akcja 3 na 3?
Kenen schodzi. Nie. I teraz wchodzą panowie Minions Executor, jest Nautilus z 6 levelem, jest również Mr. Fresh, dostaje swoją porcję obrażeń, jest ulti, na Kenena bardzo mamy Gravity Field, jest jeszcze ulti od tego Wiktora, no i zobaczmy, i Mastery, będzie miał jednego killa, jest reset, jest drugi Alpha Strike, gdzie jest Meditate, Master jeszcze ucieka w tym momencie, Meditate i mamy shutdowna na Lee Sina. Dobra odpowiedź w tym momencie od Minions Executors. Jeszcze będąc na tak low HP był w stanie tamtym Sonic Wave'em trafić, gdybym Loridus nie odpalił swojego mentora tak szybko, myślę, że tam jeszcze byłby kill. No być może, ale no nie wolno dać się farmić, nie wolno dać się feedować przede wszystkim Masterowi, wiemy czym to grozi. Wiemy, jak Master potrafi być później niebezpieczny, jeżeli dochodzi do teamfightów. Jego nie ma, a potem nagle gdzieś tam z zakrzaka wyskakuje Highlander, Alpha Strike i po prostu i chyba jednak pierwszy tur będzie należał do Minions Executors. No, jest pierwszy turek w tym spotkaniu dla Minions Executors, ale myślę, że na odpowiedź nie będziemy musieli długo czekać. Turek teraz jest zniszczony, Shady może spokojnie sobie wejść, ale jest tutaj jeszcze Gusty odepchnięcie. Gusty łapie bardzo ładnie Pigmeya, jest slow, jest immobilize, jest tutaj Kaylee, będzie chyba kolejny kill, jest 3-5. Alistar teraz otoczony przez dwóch zawodników, Minions Executors, no nie ma raczej szansy, co prawda próbuje jeszcze pulverizem i headbuttem się ratować, ale jest kill dla Kaylee i mamy 4-5, mimo tego, że turret został mimo wszystko tutaj zniszczony, ale również będziemy mieli zniszczonego tureta najprawdopodobniej w okolicach, na botlane. Kezor, cały czas tutaj no dość mało tego życia, Doran's Ring kupiony, jest oczywiście ulepszony, Hexcore do lasera, tam Lee Sin zginął jeszcze na tym topie, nie zauważyliśmy tego niestety, ale będzie to remis, będzie to turet i Kezor tutaj troszeczkę osamotniony został, musi się wycofać, tam Kenen na górze sobie drapie tego tureta i w końcu uda mu się go zniszczyć. Także no, my w turetach mamy remis mimo wszystko, w killach jest remis, ale Global Gold troszeczkę tutaj, bo oj, smok jest zrobiony, Shady wchodzi do środka, no nie wiem po co ten Alistar tam się znalazł, no chcieli chyba jakąś, nie wiem, headbutt pulverize zrobić combo, ale teraz jeszcze wchodzi do tego Victor zupełnie również niepotrzebnie, dwa kile kolejne dla Minions Executors, nie wiem co tam się wydarzyło, co tam się stało takiego, że no teraz jeszcze Mozir wchodzi do tego wszystkiego, jest ulti od Nautilusa, wchodzi w to wszystko jeszcze Lee Sin, ale Mozir wycofuje się do tyłu, Loridus wraz z resztą drużyny wracają się pod swojego tureta i co tu się dalej będzie działo? Nie mam zielonego pojęcia. Niepotrzebne w sumie chyba troszeczkę to wejście. Jedno Alistara i jedno Wiktora. No, na pewno miał szansę tam na zabicie kogokolwiek, ale nie spodziewał się już takiego damage'u ze strony Minions Executors tak naprawdę. Ze strony tego Varusa. No to też, na pewno. Główny damage jaki nebu to będzie Varus. A zobacz jaka jest farma. Zobacz, tak. Farma Mastera 100, kontra Wiktor 56, no to jest totalna miazga po prostu, totalna miazga tutaj ten Master zapodaje, naprawdę. Już, Loridus podchodzi, Alpha Strike i zobaczmy. 1/3 życia prawie, że spadła. Także to już w tym momencie Master bardzo mocno boli, no i teraz chwila pauzy, coś tam się pewnie wydarzyło w międzyczasie. Także możemy sprawdzić przy okazji stan Golda, jak to się prezentuje. Mida, jestem bardzo ciekawa, co tam mamy? Master i 4,452. No, kontra Wiktor 3152. No, to już prawie, tam jest 1300 golda, jeszcze 300 golda i będziemy mieli różnicę Larchroda, no to jest naprawdę ogromna różnica już. Zwłaszcza, że Master co prawda ma złożonego właśnie tego Morelonikumokona, czy tak się tam na gówno nazywa. Już musieli to pozmieniać ze 3 razy przecież, bo inaczej nie mogło być Morello z Evil Tom, tylko coś innego musieli z niego zrobić, ale mówię, no... Morello Nomicon, no właśnie, o widzisz, od razu udało mi się to powiedzieć, no ale nic. Sprawdźmy co tam dalej, jeżeli chodzi o tego Golda, bo
na bocie 400 golda niecałe, tam 360 golda różnicy, to jest niezbyt dużo. 4200 do 3800 na topie, dżungla 4200-3700. Spójrz na Kel, który rywalizował ze sobą na bocie. W tym momencie, mimo tego, że tam był Alistar w pomocy w tej Vayne, to tam jest przewaga golda na stronę Kel. No ona ma 3-1-1 do Vayne 1-1-0, także nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić. 63 kwipy kontra 91. Poza tym Kaylee zrobiła jednego shutdowna przynajmniej, więc dostała bonusowego golda. No tego Lipsina bodajże. No i zdążyła właśnie przegonić w goldzie oczywiście Vayne, z którą tam rywalizowały na tej jednej linii. Miejmy nadzieję, że za niedługo ta pauza się skończy i będziemy mogli kontynuować. Już gracze grają, także... Prawdopodobnie... No co spoilerujesz, no? Co spoilerujesz? Ostrzegam, to przerwa będzie taka długa. Ty, nie musisz ostrzegać. Ludzie powinni czekać z niecierpliwością na to, aż ta przerwa się skończy, a to mówisz, za niedługo się chyba skończy. Nie budujesz napięcia, no. No wiesz co? Czy to jest budowanie napięcia? No przestań. Ja buduję napięcie z tą puszką od energetyka. Tak. Miałeś już tego nie pić. A ty też podobno. No i tam. No ale dobra, co my co tutaj będziemy, tak, zobaczmy jakie może itemy tutaj są jeszcze złożone poza tym Morellonomiconem. Tutaj Blood Trister, ej, odważ się. Morellonomicon, owacje nastojące za chwilę. Lee Sin będzie miał za chwilę złożonego Sunfire Cape'a. Kennen będzie miał... Jak to się nazywało? No. Ten, co daje Ability Power i Spell Vampa. Will of the Ancients. O, widzisz, a bardzo widzisz. Fajnie. Will of the Ancients. Co tutaj dalej mamy? Tu mamy oczywiście Sidestone'a, tu natomiast nie wiem, po co ten Doran Shield jest tak naprawdę na tym Alistarze? Czemu Shady nie idzie właśnie tak jak tutaj support z przeciwnej strony? No właśnie. Nie wiem, czy nie powinien po prostu iść tak jak drugi support, wziąć tego Sidestone'a, potem Ruby Sidestone'a, trochę tego życia nałapać i potem ewentualnie coś robić. No, Alistar powinien poza tym być w butach piątkach na pewno, tak? Oczywiście, jak najszybciej. No, jak najszybciej, więc nie wiem o co tutaj chodziło. Coś na midzie, tu nam się szykuje jakaś mała impreza, wiedziemy trzech zawodników ze strony Minions Executors, Gebel's Team, czwórkę już tam siedzą. O, mas Loridus zapany, czy będzie teraz... Oj, bardzo ładnie Loridus został wypchnięty w stronę przeciwnej drużyny. No i teraz bez Mastera może być nieciekawie, Alistar co prawda przyciągnięty, ale nic tu chyba więcej się nie wydarzy, nie będzie nawet pusha tego tureta. Jest Gravity Field ustawiony, ale nic więcej nie będzie miało tutaj miejsca. Jest Mr. Fresh, Mr. Kevlar, jest Casted Out. I oczywiście Gusti, kolejny laser, no te lasery już od Wiktora naprawdę bardzo, bardzo bolą. Kennen wrócił na swoją linię troszeczkę jeszcze oczywiście przy farmie, tam 73 miliony to nie jest dość duża farma. Ale Master Yi troszeczkę tam tutaj no, nas zaskoczył, że dał się tak łatwo złapać. Przede wszystkim Alistarowi. Nie tak blisko tych przeciwników wyląduje, naprawdę. Tak, no ale Shady właśnie świetnie to wykorzystał. Jakiś tam haras lekki zrobić czy coś, a to proszę, sam środek nie fajtu właściwie. No, Shady po raz drugi pokazuje, że jest nietuzinkowym supportem, no bo wcześniej widzieliśmy go w roli Thresha, gdzie tam te graby praktycznie gdzie wszystkie trafiał. Niesamowite place. Bardzo, bardzo, właśnie duży, bardzo duże place'y robił. Potem na Blitzcrank niestety w jego rękach no, nie wyszedł. I Lulu, ale teraz jako Alistar naprawdę bardzo dobrze się sprawuje. Bardzo duże emocje tam są, prosimy troszkę ciszej, jeżeli można by było. Alistar po raz kolejny tutaj wchodzi, będziemy mieli teamfight, jest The Box, no i teraz wejście na Varusa, Hakeo próbuje, jest Kezor, który zabija Mr. Kevlara, jest Gusti, no Lee Sin umiera, świetne wejście tam, double kill dla Varusa, Mr. Fresh próbuje, jest triple kill dla Varusa, jest tutaj prawie że kwadra, ale tam jeszcze Master, ostatnim Alpha Strike'iem daje Ace'a i mamy pusha środkiem, bardzo ładna walka.
dużo tutaj było na początku zamieszania. Wydawało się w pewnym momencie, że to Gamers Team troszeczkę tą inicjatywę przejęło, ale szybko, szybko ogarnęli się gracze, Minions, Executors i przede wszystkim tutaj Mr. Fresh znowu nałapał fragów. Loridus również złapał jeszcze jednego, także no wszystko się to w miarę dobrze rozkłada. Bardzo mamy Kale 4-1. Bardzo się porozkładały w teamie Minions Executors. 4-1, 2-0, 2-1, 4-2 i 0-3-8 na suporcie. To jest dobre zostanie, bo chyba lepszy jest taki rozkład fragów, jeżeli miałaby jedno tylko postać mieć 15-0 i potem prowadzić no do teamu. No to właśnie spójrz w drugą stronę. Jeden kid dla Kennena, jeden Victor, jeden Vayne i 4 Lissin. Na dżunglerze, gdzie właściwie nie zdaje damage'u, tylko ma robić za tanka. Bardzo ładnie usiadł na tym, na Varusie, odepchnięty momentalnie był przez... Momentalnie nastąpiła zmiana fokusu, od razu Minions Executors stwierdzili, że nie, musimy bronić naszego Kena. On w momencie bardzo daleko od swoich teammate'ów, ale... No, w międzyczasie Vayne oberwała chyba Alpha Strike, tak, coś mi się tak wydaje. Także no, Loridus tutaj bardzo mocno bije, teraz jest jeszcze Victor złapany, jest to prawda latarnia na wszelki wypadek, odkopany gdzieś tam Gusti, leci w stronę Thresha, no ale muszą bardziej uważać panowie z Gables Teamu, bo Gusti nie ma zamiaru misować tego graba swojego, tego przyciągania i póki co praktycznie za każdym razem zawsze znajdzie gdzieś tam swoją ofiarę, którą będzie w stanie przyciągnąć, chociaż teraz Kennen bardzo osamotniony jest, po raz kolejny bardzo ładny grab, ale zobaczmy, wchodzi tutaj Hakeo, wchodzi jeszcze Mozil, idzie Pigmain, ale Hakeo trochę osamotniony, ulti od Nautilusa, podskakuje w tym momencie Lee Sin, jest tam gdzieś Vayne, jest Shady, jest Chain of Corruption trafione, rozchodzi się tutaj na trzech przeciwników, ale dalej nie ma follow-upu po tym ultimate'cie, mimo tego push topa nadal jest możliwy, chociaż z tego co widzimy, to raczej Kaylee tutaj z Varusem wyczyszczą środek i reszta będzie się wracała do tyłu, co prawda. No ciekaw jestem, jak to tam się wydarzyło, że jednak to Chain of Corruption zostało rzucone i później nie nastąpiła żadna walka, bo no, było całkiem dobrych kilka celi, tutaj przynajmniej dwa takie cele były, gdzie można było próbować. Była trochę na kotwica, była trochę na kłod Thresha, był trafiony ultimate od Varusa, ale nie było kontynuacji tego teamfightu. No, szkoda. No szkoda, ale teraz zobaczmy, bo Minions Executors wchodzą tutaj, jest złapany Alistar, co prawda jest smok zabrany, jest od razu rzucona kotwica, no i jest Kennen ze swoim ultimate'em, wpada w to wszystko Master i nie wiem, czy to było potrzebne, dobre ulti w ostatniej chwili na niego, gdzie jest Meditate, nie ma Meditate'a, Master i umiera jako pierwszy, ale Kaylee tutaj rozszalała nam się na dobre, razem z Varusem, Kaylee, Varus i Thresh z killami, Varus double kill i ostatni przy życiu zostaje tylko i wyłącznie Lee Sin, któremu nie chcieli przez chwilę darować życia panowie z Minions Executors, ale mimo tego Lee Sin w ostatnim tam momencie zdołał się odsunąć na daleką odległość i osamotniony wraca do bazy, a Minions Executors nie patyczkują się, oni chcą szybko chyba skończyć tą grę, rozjechać się do domu. 16-8, no i 16-8 w 19 minucie, turret zniszczony i czy inhibitor będzie zabrany? Na razie nie, jednak nie będzie takiego ryzyka podejmowanego, ponieważ cała drużyna przeciwna już wstała, tak. Chyba nie było sensu nawet tam wchodzić, wbijać się w takim potagulecie HP, jak obecnie mają. Gusti, to 1/4 HP, nawet teraz. No, generalnie nie było z jednej strony co ryzykować, no. Bo cała drużyna przeciwna tak faktycznie wstała, no. Ja akurat dopiero zobaczyłem, jak już oni się cofali. Pingowany Varus, czemu tylko tam się zdąży cofnąć? Myślę, że spokojnie zdąży, raczej... Powinien już recalować, ale... Nie, odpuścili. Nie będzie. Naród jest bardziej interesujący. Mr. Kevlar stawia tutaj Pink Warda. Mozil bardzo blisko, Hakeo. No to nie jest dobre miejsce do przechodzenia, jeżeli w okolicy pojawił się Thresh i jest jeszcze turret, który może zrobić ci krzywdę. Ho i Lee Sin jest złapany. Jest to prawda laser plus gravity field od Victora, ale nic więcej tutaj nie zobaczymy. Jest Loridus przy okazji. Błyskawiczne odkoszowanie milionów Alpha Strike'iem. No Alpha Strike jest do tego stworzony, no. Robisz kół i masz miliony zgarnięte, także no. Robisz kół 60 golda, robisz tak Alpha jest. 60 golda. Kolejna Alpha 60 golda co najmniej, no. No i
tak się kasa zbiera. No. Hajs musi się zgadzać. A w tym momencie mam już 153 klipy na jego koncie, do 83 Wiktora. Lubo, prawie cały Rabadon jest złożony, brakuje tylko tej ostatniej części. Chyba, ale już właśnie w tym momencie będzie. Będzie Rabadon. Będzie Rabadon. To czekamy jeszcze ewentualnie na Deathfire Graspa w takim układzie. I to będzie, to już będzie wtedy takie combo, że raczej ani Wiktor, ani Vayne nie będą w stanie z tego przeżyć. No nie ma takiej opcji. Deathfire Grasp, odpalamy Highlandera, wkładamy z Alpha Strike i raczej powinien to już być gwarantowany kill dla naszego Mastera. I to może oczywiście spowodować resety u niego. Kolejny Highlander, kolejny Alpha Strike. I tak pojedynczo może być to wszystko robione. Zobaczmy co. Nie za bardzo rozumiem, co ma na myśli ten Lindsay. Czy on chce iść w końcu pod damage, czy chce iść budowany w tanka? Ale Fage mimo wszystko... Jest Fage, jest Sunfire Cape, ale jakoś nie mam pomysłu, co dalej może być. Fage mimo wszystko daje Frozen życie, Malet. A Frozen Mallet również trochę tego życia daje. I to jest taki, nie wiem, no, czy można to nazwać semi-tankiem nawet. Bo damage'u z tego dużo nie ma, dużo życia co prawda jest, ale to jest takie, no, tak jak mówisz, chyba niezdecydowanie troszkę. Minions Executor są wszyscy praktycznie na midzie, tutaj kolejna kotwica, ale nie trafiona o dziwo przez Gustiego, no. Druga. No, rozleniwił się chyba nam ten Nautilus i nie chce trafiać tymi kotwicami. Albo zaczęli... No i teraz przejście na dół, Varus pójdzie odpuszczać górną linię, natomiast drużyna przeciwna, czyli Gebelstein, cały czas gdzieś tam biega, ale nie zauważyłam, żeby się specjalnie spojrzył na jakiś teamfight. Nie, zawsze praktycznie był na miejscu. No i teraz co tutaj nam wymyśli Gebelstein w takim układzie, nie wiem kiedy był smok, sialala. 18-10, 24-10, czyli niecałe 2 minuty jeszcze. O, ale tutaj Kaylee chyba zostanie przyatakowana. Oj, cała piątka. No, niestety, Casted Out, raczej nie masz wyjścia, musisz się tutaj poddać. Po co ten ultimate? Zupełnie niepotrzebnie jeszcze. I mamy shutdown na Kaylee, zwastowany intervention, niepotrzebnie zupełnie. Było wiadomo, że i tak Casted nie przeżyje, i tak tego nie przeżyje, więc wystarczyło po prostu tego ultimate'a zachować na lepszą okazję, na, nie wiem, kolejny teamfight, czy ewentualnie tutaj próbę dive'a przy jakimś turecie na drużynę przeciwną, albo zwróć ochronę uwagę, swojego AD carry. Tak, zwróć uwagę jeszcze, że w tym momencie Gebel z nim właściwie nie rozstaje się z tą chodzą troszeczkę pod rękę, ale jeżeli ma to im przynieść jakieś kile, jakąś zmianę zwrotu akcji, to czekamy, co będzie dalej. Całą piątkę teamu Gebels na midzie chyba będą starali się tego tureta puszczać. Tak, ale zobacz, że Varus ładnie już czyści te fale creepów. O, kotwica po raz kolejny nie trafiona, ale jest za to hack, jest za to jeszcze Chain of Corruption, czeka cały czas Mastery na swoją kolejkę tutaj do ataku, no i teraz być może będzie ta szansa, jest tam wyignajtowany ładny Alpha Strike, ale w międzyczasie Mastery umiera również Alistar z Kennenem, duże zamieszanie cały czas przy tym turecie, Kaylee będzie miała kolejne fragi na swoim koncie, double kill, jeszcze pościg tam za Lee Sinem, no ciekawe czy uda się, ale teraz Kezor będzie próbował zabić tutaj w międzyczasie jeszcze tego Varusa, ale nie udało się i mamy kolejnego Ace'a dla Minions Executors. 21 do 11 w 25 minucie. I zobacz, triple kill kolejny dla tej Kaylee, kolejny feed dla niej, 8-2, ona typowo pod damage zrobiona w Infinity Zeal, który za chwilę zamieni nam się w Phantom Dancera, Berserki. I ona chodzi po prostu i tylko kara tych biednych ludzi tam z Gebel's teamu, no, robi naprawdę straszne obrażenia. No jednego amazing ataku tam zabrakło. Czy te minionki to zdążą pusznąć? Chyba nie, Ken tutaj działa. Nie, no nie, jeszcze zabrakło, zabrakło troszeczkę. No ale teraz pytanie, kiedy ewentualnie Minions Executors będą chcieli może jakiegoś Barona wymusić, bo no, ta przewaga jest ogromna już. To jest 8000, prawie że? Prawie 7800, 7900, powiedzmy, że to jest około właśnie 8000. Więc można spokojnie się pokusić o wymuszenie walki o Barona.
Więc nie wiem czy do tego dojdzie, czy raczej jeszcze Minions Executors będą próbowali co innego tam zdziałać. Jest to prawda Thresh, który tam przytrzymał tego smoka i czerwona drużyna mimo wszystko zdołała go ubić, troszeczkę odrabiając Golda, ale to jest niestety kropla w morzu, bo przewaga cały czas jest bardzo długa. Mi się wydaje, że przytrzymał smoka. Ale zresztą to jest bez znaczenia tak naprawdę. Tak. Smok został zabrany dla Gebel's teamu. I am 21-11, 26 minut tego spotkania póki co. No i Minions Executors. Oj, znowu Shady złapany tym razem. Jest Chain of Corruption, jeszcze jedno ulti, ależ Shady dostanie straszne tam bicie. 22-11. No i teraz Free Baron powinien być tak naprawdę. Chociaż Lee Sin żyje, ale no. Nie będą się chyba teraz spodziewać raczej tego. Z tego co widzimy, bo Vayne cały czas na dole. Dwóch na midzie, jest Lee Sin. Wszyscy tego bardzo wiedzą, że ten hacker. Teraz dopiero tutaj sprawdza Lee Sin, ale no właśnie, tutaj zupełnie bezwiednie biegają sobie po mapie panowie z Gebel's teamu, a Baron właśnie w tym momencie zostaje za chwilę zabity. No i jest smajcik Barona, mamy Nashora, buff Nashora oczywiście dla Minions Executors. Oj, ten Kennen, no, bardzo ładnie złapany, Mozil teraz zostaje szybciutko zabity przez Loridusa, co może spowodować za momencik push środkiem i może powolutku gdzieś ta gra będzie dobiegała końca w takim układzie. Może w końcu ten inhibitor spuszują na widzie. No ten inhibitor, co prawda, zobaczy się, już całkiem nieźle odrodził, ale no idą całą piątką. Tutaj inhibitor, no nie ma szansy niestety. Biedny inhibitor, niebroniony, nie ma oczywiście szans. Casted out gdzieś tam. Trochę się wysunął, ale nie. Jednak był kol, żeby jeszcze. Ale zobacz, nie weszli do środka, nie weszli do bazy, chcą jeszcze przynajmniej, wydaje mi się, jedną linię tutaj spuszować, żeby więcej tych minionów tam do tej bazy weszło i mniej więcej zebrało trochę uwagi drużynę przeciwną. No i zobaczymy, czy to się uda. No Hageo teraz może zostać złapany, ale dobry jest slow od niego zagrany. Gusti tankuje tego tureta, ale to jest dobre na razie. Dobrze, 6 hitów tam tego wytankował, no. No jest mocny jest. Derek, Wiktor gdzieś tam jeszcze biegał w swojej po bazie. Rozejście, na spokojnie. Zabierany Lubaw. No faktycznie, no. Będziemy mieli Mastera i z Blue Buffem, ciawka, Alpha Strike i już. 87 golda. No. Robisz Alpha Strike'a i dostajesz prawie 100 golda. No to jest jednak fajne. No i zobaczmy, Gusti podchodzi, robi swojego shielda, robi shielda również Mr. Kevlar i no dużo życia mu nie zeszło, ale zawsze trochę. No i teraz jest oczywiście tutaj kotwica, ale nie trafiona, mało brakowało. Laser od Wiktora, no gdzieś tam poranił tego Gustiego i oczywiście Mr. Fresha, ale to nie zrobiło większego wrażenia na zawodnikach Minions Executors, którzy przesuwają się z dołu na środek mniej więcej, chociaż może być podejście po Dragona. 25-24, 31-24 w takim układzie będzie ten kolejny smok, no ale na razie Minions Executors wycofują się do bazy, kupują co trzeba, wracają już na samonezy, wychodząc ze swojego królestwa, ze swojej twierdzy. Także no, ciekaw jestem, co tutaj się wydarzy w tym momencie, mając dużą przewagę, co będą w stanie nam tutaj pokazać. Blue Buff oczywiście też zabierany dla Mastera znowu, żeby mu również odświeżyć wszystko. Nigdy Blue Buffa za mało oczywiście. Także za chwilę może coś zobaczymy, jakiś push środkiem chyba nam się tutaj szykuje. Wardy ustawiane przez Mr. Kevlara, Gusti asystuje, albo też i stawia nawet wardy, bo ma ze sobą Sidestone'a, Ruby Sidestone'a, także zobaczcie, że wardowana część dżungli tutaj, oj, górna. Chyba ten Kennen nie wyjdzie. Kennen, jest Lightning Rush,
wyszedł chyba spoza zasięgu tego, tej kotwicy, ale Gusty się zupełnie nie przejmuje, tam miniony tankują, tutaj jest jeszcze Gusty, jest Loridus, który może spokojnie też tym masterem przytankować i kolejny turret ulega w tym momencie zniszczeniu. No i teraz próbują panowie z Minions Executors podejść po kolejnego tureta na topie. No i czy się uda, zaraz to się przekonamy, bo idzie kolejna fala, tutaj będzie za momencik jakaś chyba walka, tam też próbował jeszcze wyłapać tą Vayne. Pigmay miałby naprawdę nieprzyjemne spotkanie z Mr. Kevlarem, ale do niego póki co nie doszło i teraz zmiana taktyki, znowu Shade złapany jako pierwszy, jest ulti Wiktora, tutaj Gusty próbuje go jakoś zonować, jest Chain of Corruption, jest Mozzie, która wchodzi tutaj w team fightu, ale zobaczmy, Mr. Flash, jeden frag, drugi frag dla Mastera, drugi frag, przepraszam, dla Varusa, trzeci, double kill w sumie jest tutaj dla Varusa, triple kill dla Varusa i chyba to jest w tym momencie koniec tego spotkania. Minions Executors bardzo ładnie poprowadzili tą grę do zwycięstwa. Tam jeszcze Mr. Flash zgarnia nieoficjalną kwadrę. No i drugi turek przy Nexusie zostaje zniszczony. No i również Nexus. Trzecie miejsce dla Minions Executors. 31 minut gry. 28-13. I Nexus zostaje zniszczony. Oficjalnie mamy trzecie miejsce na tym turnieju zajmuje Minions Executors. Natomiast GBS Team niestety musi zadowolić się lotatą numer 4.